po co to przestawiać ludziom? No, potem każdy się denerwuje, bo jak zaś godzinę trzeba do przodu wstać i tego, no, no, także... Czyli lepiej by się było przyzwyczaić do jednego. Do jednej godziny, tak, jak teraz przestawią, to zostawić to i już, no. Nam to jest już tak trochę obojętnie. Jesteśmy emeryci już, no, to nam jest psia równo. Czyli nie liczycie tego czasu? Nie, nie. Lepiej, żeby zostało tak, jak jest. A dlaczego tak pani uważa? Dlatego, że jak wychodzimy z pracy, to już jest potem ciemno. Mam małe dziecko i dwa psy, które żyją według zegarka księżycowo-słonecznego. I rzeczywiście są potem przez jakiś tydzień, wszystko jest przesunięte o tą godzinę. Czyli dziecko też nie zwraca uwagi na to, jaka jest godzina? Nie, budzi się po prostu tak. Budzi się teraz o tą godzinę, różnicy inaczej. Od wielu lat się mówi o tym, że już nie ma sensu wprowadzać zmian czasu, że to jest przeżytek sprzed ponad 100 lat, że chodziło o to, aby latem było więcej światła. No ale w dalszym ciągu jakoś nie potrafią się państwa unijne dogadać. W 2019 roku już się witaliśmy z gąską. Wydawało się, że już za chwilę już nie będzie następnej zmiany, no ale w dalszym ciągu są różne tarcia. To wynika z tego, że nie do końca jesteśmy zdecydowani, w której strefie czasu pozostać na stałe.